Panie trenerze, ale bałwan z żółtego śniegu? Coś nieprawdopodobnego zrobiliśmy i z tego się dzisiaj bardzo, bardzo cieszymy. Dzisiaj są pytania zarówno od kibiców Rakowa Częstochowa, jak i kibiców Legii Warszawa. Do trenera pana Marka Papszuna. Rakowa, bardzo tak. Łatwo się domyślić, które pytania pochodzą od kogo. Uwaga, te medaliki, które sprzedajecie, to własnej roboty? Coś nieprawdopodobnego zrobiliśmy i z tego się dzisiaj bardzo, bardzo cieszymy. Panie trenerze, jesteście lepsi od Bayernu. W jednym meczu zdobyliście więcej bramek niż oni z Liverpoolem. Co czujecie? Jak to się robi? Coś nieprawdopodobnego zrobiliśmy i z tego się dzisiaj bardzo, bardzo cieszymy. Dzień dobry, panie trenerze. Widziałem, jak na ostatnim treningu zamiast kopać piłkę składaliście origami. Coś nieprawdopodobnego zrobiliśmy i z tego się dzisiaj bardzo, bardzo cieszymy. No i to jest tajemnica sukcesu. Małgosia także z nami. Cześć, Gosia. Cześć, halo. Małgosiu, pan trener jest z nami, także proszę pan twoje pytanie. Pan trener Rakowa Częstochowa, pan Marek Papszun, prosimy. Pan Marek. Dobry, panie Marku, słyszałam, że ściągacie do siebie Leo Messiego. Podobno na ten cel będzie przeznaczona taka z całego roku. Coś nieprawdopodobnego zrobiliśmy i z tego się dzisiaj bardzo, bardzo cieszymy. Gosia, dostajesz głośnik z pozdrowieniem od RMF Max. Dzięki. I ten głośnik będzie grał tylko tę piosenkę. Zawsze w naszym sercu jest tylko Raków RKS. Awe Rakowia. Dobrego dnia, Gocha, cześć. Wstawaj, nie udawaj. Hity na maksa.